Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może czasem przychodzą nam do głowy takie myśli, że moje życie jest bez sensu. Nie widzę tego sensu. I Pan Bóg przychodzi nam z pomocą i mówi każdemu z nas, zwłaszcza w Adwencie, ty nie jesteś dziełem przypadku. To nie jest tak, że twoje życie nie ma sensu. Ono jak tylko zaistniało, a nawet jeszcze wcześniej, ono już było zapisane w moim sercu, w moim umyśle. Ty jesteś mi po prostu potrzebny. Prorok Izajasz w 44 rozdziale, w 2 wersecie tak pisze. Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel. Nie bój się, sługo mój Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. Dla Pana Boga nie ma takiego istnienia, które nie miałoby sensu. Nawet jeśli ludzie uznają, że czyje życie jest bezwartościowe i najlepiej byłoby zapomnieć o takim człowieku, to Bóg nawet z pogańskiego serca potrafi sprawić, że wyjdzie miłość. I w Adwencie Pan Bóg każdemu z nas mówi, że twoje życie ma sens, ja o tobie myślę. Warto sobie często wyobrażać Pana Boga, który patrzy na nas, jest świadkiem naszych słów, naszych myśli, naszych czynów. I warto sobie wyobrażać, że ten Pan Bóg w swoim sercu zaplanował dla nas dobre życie. A nawet wtedy, jak grzech go zniszczy, to daje nam swojego Syna, Jezusa, żeby nasze serce było dobrym sercem. I w te adwentowe dni, zwłaszcza wieczory, może warto znowu sięgnąć po ołówek i króciutko opisać swoje życie. I próbować na papier przelać wszystkie te myśli, kiedy myślimy o naszym życiu. A później powiedzieć Panu Bogu, Panie, Tobie daję to moje życie. I wtedy, kiedy gubię się, nie umiem znaleźć drogi, to proszę, daj mi taką łaskę, żebym obrał ten właściwy kierunek, który poprowadzi mnie do tych ludzi, których muszę także przekonać o Twojej miłości.